Siema. 22 jestem. Niedługo się zacznę o 12 w nocy odpalać. To wtedy zobaczymy, kto jest prawdziwym widzem. Sorry. Spartiatics! Yeah, boy! Dobra, obejrzymy sobie YouTube'a, bo widziałem parę filmików dodanych. No skąd wiesz, że jest assassin? Jeżeli to assassin, to moja predykcja, że chłop podnosi giga ciężary i będzie łamał hejterów, jest prawdziwa, nie? Przecież to jest 80 kilo, no ale zawsze. Bo to jest 3 lata temu, teraz jest już w ogóle jak ten. Jak bestia swoje MMA. Ale skąd wiadomo, że to on? Powiesz mi, no jakiś chłop robi przysiady i mnie subskrybuje i to musi być on? To był. Ty chyba on. Nie wejda? Nie. Nie ma. Ty, to jest 8 lat temu wstawione. Ty, jak to możliwe? To jest on serio? Ty, może rzeczywiście to jest on. I zmienił kanał, bo tam za dużo hejterów było po tym poradniku. Chociaż teraz jak patrzę, że zrobił na poradniku tyle wyświetleń i lajków, to chyba wrócić powinien na ten kanał, widzowie. Tak mi się wydaje. A my tu przyszliśmy, to były 3 łapki w górę i go hejtowali, a teraz co? Wszyscy go kochają i tak powinno być od początku. On był za wcześnie. Która religia najlepiej dba o bezdomnych? Tu są jakieś pieniądze. A tu Żydzi. Ale to kłamstwo, bo by zabrali miskę. Co? Co będzie grane? Słuchaj, co do przedłużonego streama, to myślę, żeby go zrobić w przyszłym tygodniu lub za... No najchętniej bym zrobił w przyszłym, bo to będzie dzień po cyberpunku premierze i byśmy napieprzali na przedłużanym cyberpunka, aż nam się znudzi i potem poszli na jakąś inną giereczkę. Może jakiś speedrun w coś, może coś, nie wiem. No generalnie fajnie by się złożył przedłużany z cyberpunkiem. Ocenisz mój kościół w Minecrafcie, budowałem 2 godziny. Czemu jest z gówna? Obejrzmy ten filmik, bo dopiero go dodał Warydenga. Godzin po opisanej sytuacji Daniel wrzucił post, że dostał telefon od siostry, że przez całą sytuację szczeniak jest w poważnym stanie. I po wpisie Daniela dostałem sporo wiadomości, że jeśli pies umrze, to koniec mojej kariery na YouTube. Warydenga nagrywa film 21 listopada, a jeśli w grudniu zdechnie szczeniak, to wina będzie Warydengi. Wrzucasz tego posta dzień po filmiku na YouTube i szukasz pozytywnej uwagi, bo na YouTube ludzie cię zjebali. Zachowujesz się jak osoba, która zrobi wszystko, byleby tłum przyklasnął. Chcą przeprosić do... Ty, ale jeżeli on rzeczywiście próbuję mordę wytrzeć sobie biednym pieskiem i ty... Ja nie wiem, może... I chyba wyzwę tego reżysera na Fame MMA, jak się pieskowi coś stanie, albo go dopadnę inaczej. Oczywiście na serwerze Minecraft, tylko to mam na myśli. Parę godzin, jak byłem w domu, dzwoni do mnie siostra, że z psem jest źle. Przestała oddychać. Jestem pewien, że to przez stres związany z kilkuminutowym szarpaniem. Wypadła mi też z rąk. Daniel sugeruje widzom, że szczeniak buldoga francuskiego przestał oddychać nie przez to, że hodowcy sprawili, że tarasa ma problemy z oddychaniem, a przez to, że kilka godzin wcześniej pies się zestresował. Kilka godzin wcześniej się szarpał chłop z ludźmi na ulicy i po kilku godzinach pies dopiero tak... Ty, poczekaj, się szarpał! Ja pierdzielę. Ty, żeby takie gówno odpieprzać jak ten reżyser, to ja nie mogę, naprawdę. No nie wytrzymam, jakim trzeba być śmieciem. Oczywiście nie mówię tego o nim, mówię to o moim koledze z Minecrafta. Reżyser życia jest super. Ale no, żeby takie chamstwo odpieprzać, to jest taka manipulacja gorsza niż TVP, no mówię ci. Piesek miał lagi. Egitka, spokojnie. To mamy obejrzeć, tak? Mam nadzieję, że mogę. Jak coś tak. Prawo cytatu, to jest prawo cytatu. Będę co jakiś czas pauzował, żeby mnie nie zbanowali, bo to jest prawo cytatu, widzowie, ok? Ale chyba i tak będzie co komentować tu. Nie wiem, wyświetlił mi się jakiś shot, że to jest jakaś gigapropaganda w TVP. I wstawili to na YouTube'a, nie wiem czemu. Zobaczmy, Motel Polska. Wszystkie te demonstracje, które żeście popierali, i w których w dalszym ciągu my nie jesteśmy po imieniu. Brawo, Jarek! Brawo! Pan Jarek dla ciebie. Tak jest, patrz, tak jest. Wymaga szacunku do siebie. My nie jesteśmy na ty. On jest wicepremierem. Wszystkie te... Kim? Co ty się w dupę dzieje? Ty, trochę jak reżyser życia w sumie to komentują, w sensie, no, przyczepiają się do czegokolwiek, wiesz o co chodzi? Bo jakby mieli argumentować logicznie to, co on mówi, to by się nie dało tego obronić. Reżyser życia, pozdrawiam, kocham cię, najlepsze filmy. Najbardziej mi się podobało
Każdy. Tylko psa zostaw w spokoju! Bo nie zasłużył sobie na to! Dobra, oglądamy. Demonstracje kosztowały życie już wielu osób. Macie krew na rękach. Łamiecie artykuł 165. Popierając demonstracje i gromadzenie się ludzi, dalej się narażamy na choroby. Zgadzam się. Rozprzestrzenianie się. I tu o to chodziło. Zgadzam się. Nasz Kaczorek, jak mogę powiedzieć, ma rację w tym wypadku, ma rację. No ale powiesz, czemu ma rację? Kogoś zadeptali na tej w dupę proteście, że ktoś umarł. O czym oni mówią? Ktoś się przewrócił i go zdeptali na tym proteście, że umarł tam? Może mi ktoś to w dupę wytłumaczyć? Bo jak nie, to zamknij Kaufland, gdzie ludzi jest więcej niż na protestach. Jak nie chcesz, żeby się spotykali. Co ty pieprzysz w tym programie? No nie wytrzymam, naprawdę. Co oni mówią w tym programie? Proszę, pomocy! To nie jest zabawa, to jest kierowanie państwem. Ja ich podziwiam, przez 6 lat no tak. Cały czas i cały czas im kłody pod nogi, cały czas. Oni mają większość, mają w dupie kłody, bo mogą i tak wszystko. Co ty pieprzysz w jakichś kłodach? Co ty pieprzysz w ogóle w tym programie? To na TVP leci i im za to płacą, tym ludziom? No ale oni tego nawet nie komentują. W sensie, oni przytakują, to są przytakiwacze tak zwani. Ale pan Kaczyński, nie wiem za co ma siedzieć. Na przykład za to, że opłacił cię z moich pieniędzy, śmieciu pieprzony TVP? No bo to z podatków? Jeżeli w Polsce będzie praworządność, to wielu z was będzie siedziało. O, dobrze. Pojechał im. Jarek, jak coś powie, to już powie. Ale ładnie im dosadnie, pocisnął, dosadnie. No prawda zawsze boli. Najbardziej i wtedy, kiedy usłyszy ją ten, który jej nie przestrzega, no niestety, aż skowycze. Jaruś ciągnie, żeby dla ludzi było dobrze, żeby to społeczeństwo było, rozumiesz, bogatsze. Ja pieprzę. Co tu się dzieje? Jak takie rzeczy lecą na TVP? A to jest tylko taki krótki shot? Co to jest ten łysy? Ty... To nie jest jakiś znany typ? Ty, to jest ten Diablo Włodarczyk? Ty naprawdę chyba obstawił na Najmana w walce i ma długi teraz, że on teraz komentuje za TVP pieniądze, jakie gówno. Nie mogę uwierzyć w to, przysięgam ci. Jak on się mógł tam znaleźć? Przecież... CO?! Chcą się wybić tylko nie mądrością, tylko głupotą. Będzie tylko gorzej jak PiS. To by było dobre miejsce na link, a propos. Taki mały? No, to wie dlaczego? Bo w małych pomieszczeniach nie można uciekać, o. Tych właśnie, a propos tutaj wrzuć. Ty, że ten chłop nie ma już co komentować, to mówi, żeby napieprzał ludzi, co protestują. Bo jest bokserem, jakbyś zapomniał. Nieźle. Rękawice przyniosę i będzie małe pierdut. To takie staje trochę modne, nie? Że tak, to się staje modne. Obraz księdza tak, pokaże, jaki jesteś tak. Kozak. Ja pierdzielę, ty, ale jak na wsiach rzeczywiście dużo ludzi popiera PiS i tam oglądają ciągle te TVP, to w sensie wyobraź sobie, że jedziesz na wakacje tam do dziadka na wieś i tam wszyscy są w tej bańce, jakby jedziesz i tak jak za granicę trochę, na Białoruś wyjeżdżasz, mimo że nadal jesteś u nas, interesujące. Niech robią strajki, bo mają do tego prawo, tak? Ale nie wolno ruszać rzeczy świętych. Dobra, a co ty pieprzysz, jak tak bronisz kościoła w średniowiecu, za te włosy by cię spalili na stosie? Co ty pieprzysz w ogóle? Dobra, dalej. Wyrok wydał Trybunał Konstytucyjny. A jest atak w kierunku chrześcijan, w kierunku kościoła. O co tu chodzi? O to, że masz pensję z TVP. Mało tego jest chyba. To są wszystko co ten? No ja wiem, że Diablo to jest bokser i to chyba nawet dobry był bokser. Tylko smutne jest to, że za pieniądze, nieważne jakie, no robi coś takiego, rozumiesz? To jest ta typiara, co była w tym? Co miała ten krzyż? Ile? Dlaczego chyba ona.
Na początku byłam bardzo sceptyczna, oczywiście nie chciałam, ponieważ to nie był stricte program fryzjerski, bo takim marzę cały czas. Natomiast później po rozmowach z ludźmi, którzy... Zamiast powiedzieć, że dla pieniędzy, to pieprzy, jakieś labirynty. Czemu dołączyła do programu, w którym takie głupoty gadają? No nie mogę, co ty pieprzysz? A, to chciałem, ale nie wiem, czy to nie jest... Muszę się wam zwierzyć. Ciekawe, ile ma minusów. Strzelam, że więcej niż dubiel pod filmem, mimo że ma mniej wyświetleń. Siemaneczko. No! Czyli jednak prawda to jest, że przegrał. Mimo że wygrał na Fame MMA, to przegrał. Wizerunkowo. Tym, co odpieprzył na konferencjach. Także co? Niby wygrał, ale w dupie co z tego, bo na punkty, więc ledwo. I jeszcze go rozpieprzyli w internecie. Specjalny stream o znanej partii politycznej. Monka jest. A to akurat dobre. Piję sobie kakao na filmie przez 9 minut. No dobra. Ale ciemno! Kurde w dupę, co się dzieje? Welcome. Dobrze, że szklanki nie mam na biurku, chały pękła. Nie wytrzymię zaraz. Czy ona mówi normalnie chociaż raz? Jest już ciemno, no. Jest chyba 16:30. Nie miałam czasu na vlogi. Ale mam pomysł na no to, co mocno się jej nudzi. Tworzymy najlepsze kakałko. Kakałko, jakie kiedykolwiek człowiek mógł spróbować na tej ziemi. Wykręcać się. Albo chociaż poczuć ten zapach. So let's go! Zrobić dzisiaj reakcja. Ja pierdziele, wypiję się kakałko robić. No nie wytrzymam. Boże! Ona ma tu 500 koła na tym TikToku. Dobra, ty, to nie jest youtuberka jednak. Na szczęście, to jest TikTokerka. Czyli... no. Nie chcę mieć bogatego męża. Chcę być bogatą żoną. Biednego chcę, ok. Dobra, szukany jutro mąż pod żabką, bezdomny. Ja TikTok to stan umysłu. Chyba masz rację. Nie, dobra, nie oglądamy jej. O matko i córko oglądamy. Cześć kochani, witajcie na kanale O matko i córko. To jest trzeci dzień grudnia i mam... Kurde, ty! Ona tak przerobiła zdjęcie swoje na tej miniaturkę? Jak to w ogóle możliwe? To jest córka tej z miniatury? Ja pieprzę! To już nie wiem co, chyba z II wojny światowej zdjęcie pokolorowane, no nie wiem. Wiadomość. A ja walczę o piątkę na świadectwo maturalne. Akurat z czego? Akurat do tych zawodowych się przykładam. Dzisiaj robiliśmy zadanie na ocenę. Z religii! Walka o piątkę. Być zrobionym dobrze, no to będę miała 5 na koniec. Droższy kalendarz świata otwiera. Za 1300 zł kalendarz adwentowy? Ale tam nie ma czekolady, to jest pomadka. Szminka? Zobaczcie. A jest czekolady? Piękna szminka w takim klasycznym, czerwonym kolorze. Bardzo świąteczna, widzę, że nie po co kalendarz adwentowy bez czekolady? Też mamy go ładnie zapakowanego i... o! Mamy tutaj kredkę. Pewnie jest to czarna kredka, tak. Też czarny... Nie no, żeby kredka była w dupę kredka. Czarna jeszcze, czyli najtańsza do zrobienia. Kalendarz za 1300 zł? Co za gówno pieprzone z kamisko? No jak to jaka? No kolor mówię. Można powiedzieć. To ja też jutro wystawię na Allegro kalendarze z ołówkami z Ikei, ty. Pod numerkami czekoladę wyjem i za 1000 zł będzie. I co? Kalendarz adwentowy jednocześnie cię przygotuje na drugi semestr w szkole, bo masz ołówki. Nie no, do dupy ten kalendarz bez czekolady. Ja! Ta trzy choinki ubiera w dupę, rozumiesz? Taki... zobacz. Ty otwierałeś kalendarz z czekoladopodobnym gównem, a ona trzy choinki na raz ubiera. Ty wyobrażasz to sobie? Co się dzieje? To już nie są vlogmasy. Co tu się dzieje, widzowie? Zbyt odklejeni youtuberzy od rzeczywistości. To jest fake. Ty 48 godzin.
A u nas nie ma śniegu? Reksa jest dobra w tym sezonie, bo ksiądz to OTP Reksaj. Już półtorej roku ją mainuje i prawie 450k. Co? Twój ksiądz gra w LoL'a? A to nie jest grzech jakiś? Że gram w gry? Ty, ale w sumie co z tego? Nawet jeżeli to jest grzech, to co? Wyspowiadasz czy się ma, nie? W sensie w dupie to masz, że to jest grzech. Nie masz czym się przejmować nawet. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę!